Oglądaliście nowy serial Netflixa New Amsterdam? Powiem Wam, że bardzo wiele moich klientek oglądało go i dlatego postanowiłam parę słów na ten temat powiedzieć. Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka. Jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidełkach i słuchajcie, jest świeżo po świętach, miałam parę dni na to, żeby nadrobić trochę zaległości w serialach Netflixowych, ale nie tylko dlatego, żeby załapać trochę rozrywki, ale też żeby móc ustosunkować się do całej masy zapytań, wątpliwości, które pojawiają się i trafiają właśnie do mnie w związku z nowym serialem Netflixa New Amsterdam, Szpital New Amsterdam. O co chodzi? Otóż w drugim sezonie, kiedy u serialowego głównego bohatera Maxa Goodwina pojawia się mała córeczka Luna, bardzo często pojawia się w epizodach tego serialu moment, kiedy Max nosi małą Lunę w nosidełku. I uwaga, nosi ją źle. I mnóstwo pytań było nie tyle o to, czy to faktycznie jest złe noszenie i czy faktycznie ta sytuacja no, nie za bardzo powinna być eksponowana, ale o to, czy mnie to nie razi. Otóż, kochani, razi mnie i to bardzo, ale ja jako doradca noszenia nie mam żadnego, ale to żadnego wpływu na to, jak amerykańscy producenci przedstawiają takie sytuacje w filmach. I ja dzisiaj chcę Wam powiedzieć tak. Tak, kochani, nie nosimy. Dziecko jest tutaj pokazane w klasycznie nieprawidłowej pozycji. Ma kolanka wiszące, wypadające nóżki z panewek biodrowych i tu mówimy o dziecku 3-4 miesięcznym, bo tak mniej, w takim wieku jest mniej więcej serialowa Luna. I no niestety nie ma żadnych wskazań medycznych, że tak wolno dziecko nosić. Popatrzcie na to, jak wykrzywia się kręgosłup dziecka. Dziecko jest wywinięte do tyłu w ten sposób, żeby oprzeć się o tatę, żeby zaznać trochę podparcia. Miednica ucieka nam do przodu, nogi wypadają z panewek biodrowych. Teraz wyobraźcie sobie, że główny bohater, Max Goodwin, porusza się z Luną po szpitalu, gdzie jest cała masa ludzi, gdzie jest masa osób, które i dźwięków, sytuacji, które atakują to małe 3-4 miesięczne dziecko bodźcami. No, jest to klasycznie niewłaściwy przykład. No i trzeba by powiedzieć, no sorry, Amerykanie czasami nie zwracają na to uwagi. No tak to niestety jest, że twórcy seriali, twórcy filmów nie przykładają wagi do tego, jak pokazane są pewne sytuacje. Ja tylko chcę Wam powiedzieć, że tak nie nosimy i tak jestem tego świadoma, że jest to bardzo popularny serial i będzie to dawało bardzo zły przykład dla rodziców małych dzieci, bo powiedzą, no słuchajcie, no skoro w amerykańskich filmach tak pokazują i celebryci tak noszą, to znaczy, że tak można. Nie, moi drodzy. Celebryci tak noszą, bo też są nieświadomi tego, że robią tym dziecku krzywdę. Producenci serialowi też są nieświadomi, że robią tym krzywdę. Tak na dobrą sprawę społeczeństwu, bo tak jak mówię, wielu rodziców wzoruje się na tym, co ogląda w tego rodzaju serialach i mówią, no skoro oni tak mogą, to dlaczego ja nie? Ale mówimy tu o amerykańskich serialach, natomiast dzisiaj moje koleżanki podsunęły mi również no, niezbyt ciekawe sceny z polskich seriali. Tu macie taki przykładowy screen z serialu, gdzie no, widzimy totalnie tragicznie zawiązane dziecko w chuście. Gdzie są producenci, gdzie są ludzie, którzy chcą niby pokazać dobre noszenie, no bo rozumiem, że idea była taka, że pokażmy, jak się nosi dziecko w chuście, tylko jak chcemy takie rzeczy robić, jak chcemy się za to zabierać, to moi drodzy, zróbmy to z głową i zróbmy to z jajem i zaprośmy na plan takiego serialu doradcę noszenia. Myślę, że w kosztach, o jakich mówimy, jeśli chodzi o produkcję serialową, zapłacenie za jedną czy dwie konsultacje po to, żeby aktorka umiała zawiązać dziecko w chuście, to naprawdę nie jest jakiś specjalnie wielki wydatek, a pokazałoby też dbałość o szczegóły, o dbałość o to, żeby pokazać, pokazać no, to noszenie z dobrej strony. Bo jak
Ktoś widzi taki obrazek, to powie, Boże święty, ta chusta jest tragiczna, to jest trudne, to jest niebezpieczne dla dziecka, to jest niezdrowe, no bo jak takie coś widzi, to ma taki właśnie obraz tego noszenia. Nam zależy na tym, żeby pokazać, że chusta jest zdrowa, bezpieczna, wygodna dla dziecka i wcale nie taka trudna. Nie taki diabeł straszny, jak go malują i naprawdę, jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat prawidłowego noszenia, mój kanał jest w tym celu najlepszym rozwiązaniem. Kliknijcie suba, usiądźcie, poprzeglądajcie filmiki, przejrzyjcie playlisty. Naprawdę jest mnóstwo dobrej wiedzy. I mam jeszcze jedną prośbę. Puszczajcie tą wiedzę dalej, bo seriale szerzą się bardzo szerokim łukiem, natomiast dobra wiedza niestety nie. Z mojej strony to tyle. Do zobaczenia.